Okej. Dużo mamy strat, nie to co. Nie, wam w telewizorze nie powiedzą, jaka jest prawda. Powiedz proszę, pojechałeś przecież baseline Suszków, bez. Powiedz proszę, przecież pojechałeś bez łańcuszków żadnych, a te wszystkie łańcuszki, które są na tobie, to jest wszystko od żołnierzy? Tak, to jest, no, gdzieś tam znalazłem, gdzieś zdjąłem, u nas to samochód wysadzili, no, bez samochodu bojowego. Jesteś żywy, wszystko w porządku, nie jesteś ranny? Nie. Tam o jednostki, które z nami byli, chłopaki, tam mają 300, no, 300 to są ci, którzy mają to są ci ranni w nogi, w ręce. Patrzę, tak, ta wojna tak dużo okaleczyła ludzi, tyle zabitych, tyle bez rąk, bez nóg, oglądasz w telewizorze, oglądasz w internecie, myślisz, cholera. Jasna, ręce, nogi. To są odłamkowe głównie, tak? Tak. U nas wczoraj obok z nami odłamki przelatywały. My zdążyliśmy. Ktoś, jeśli zabijają mamo, widziałem naszych tydzień temu jeszcze dowódca roty kompanii i zastępca dowódcy po prostu przyleciało w okop na chuj i po prostu trafiło, rozerwało i wzięli ich po prostu do worków i zabrali. No i to wszystko. My tu stoimy w obronie, dlatego że nas jest bardzo mało, żeby iść do ofensywy. Oni chodzą do ofensywy. No niby tam nasi z przodu trochę są, którzy nas odbijają ataki, niby się trzymają. I nie widać końca tej wojny, nie będzie końca tej wojny. No cholera wie, niby mówią, że jak do zimy się nie ogarną, to już będzie pizdziec. Tu wszyscy mieszkańcy, którzy miejscowi zostali, oni nie mają ani gazu, ani jedzenia. Mało tego, że miejscowi, a ile naszych później jeszcze będzie, ile takich jeszcze młodych chłopaków, jak będzie ginąć. Za co? Za to, że po prostu granicy bronić, żeby na naszej Rosji nie poleźli? No to i tak mogą, jak ktoś przychodzi, ktoś pierwszy raz widzi, jak wygląda walka. Jest dużo osób, które zrezygnowały. No, jest możliwość, żeby zrezygnować, a później jakby, że niby kontraktowy ochotnicy, kontraktowcy ochotnicy, ale mogą odmówić, zrezygnować, żeby przejść tam, gdzie jest trochę łatwiej, ponieważ no dużo jakby ktoś może zobaczyć, rozumiesz, no to jest taka chujnia, to nie są żarty jakby. Nie oglądam telewizoru, wiadomości, żeby się nie smucić po raz kolejny, nie wiem, co tam się dzieje. No mamy dużo straty, jakby w telewizorze nie powiedzą całej prawdy. Oczywiście, że nie pokażą, ale kogoś trzeba, kurwa, jak coś pokażą, to naród zacznie się buntować wtedy.